one są często blokowane spokojni, zmęczeni, z głębokimi oczami. Ciśnienie 600 na 300, prawda, ciągle. Zgrzeszyłem, czy nie zgrzeszyłem? Czy już popełniłem rzeczy? Niewierzący są często, przynajmniej na zewnątrz, że jest może bardziej spontaniczny, a my bardzo zgłoszeni. To jest pierwsza rzecz, która może go doprowadzić, że ja tego Pana nie chcę, bo jak on prosi, wyzwolić się, osiągnąć jakiś wewnętrzny pokój, jakąś wewnętrzną wolność. A poza tym, dlaczego wielu ludzi mówi, że ja tam z Panem Bogiem nie zamierzam zaczynać jakiś konszaktów czy wspólnych spraw? No bo przecież gdyby ten Pan Bóg był i ludziom pomagał, to by na świecie nie działo się to, co się dzieje. No skoro on jest wszechmogący, a dzieci umierają z głodu, dzieci chorują na nowotwory, wypadki, no gdzie ten Pan Bóg jest? A natomiast Pan Bóg, który mi się wtrąca poprzez Kościół w życie, nie wolno ci tego, nie wolno ci tego. Wielu ludzi mówi, Pan Bóg jest do szczęścia niepotrzebny, a wręcz przeciwnie, no jak najdalej od Pana Boga jest spraw związanych z religią. No dobrze, no, ale ja spróbuję powiedzieć, że on jednak jest potrzebny. No to jest troszeczkę takie, wiecie, do szczęścia, może to złe sformułowanie, ale dlaczego ja osobiście ufam Bogu, potrzebuję Boga, chcę z nim żyć? Otóż trzeba zacząć od grzechu pierwotnego. Po co jest nam Pan? Co się stało w raju? Ewa z Adamem zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. Co to znaczy? To znaczy, że oni przedtem nie znali dobra i zła. Nie znali dobro i zło, bo przecież Pan Bóg mówił, nie jedzcie z tego drzewa, bo to złe. Oni wiedzieli, co jest dobre, a co złe. To co to znaczy, że oni jak zjedli ten owoc, to jak oni to zło i dobro zaczęli poznawać? Otóż szatan powiedział im, jak wiecie ten owoc, będziecie znali, poznawali zło i dobro tak, jak poznaje Bóg. A jak poznaje Bóg? Bóg nie poznaje świata tak, jak my poznajemy. O, ten mikrofon, jakiś wieszura bezprzewodowy, o, aula tutaj na Łabłefie, o, jakiś rzutnik, o, tutaj siedzi jedna dziewczyna, tu siedzi obok, tu są siostry, że ja tak poznaję. Pan Bóg poznaje inaczej świat. Pan Bóg poznaje świat, stwarzając się. Pan Bóg powiedział, niech morza, o, niech będą morza, niech będą góry. To bardzo łatwo można porównać. Pan Bóg poznaje świat tak, jak pisarz poznaje swoich bohaterów książki. Jak poznawał bohaterów książki Sienkiewicz? Sienkiewicz powiedział Wołodyjowski. Wołodyjowski będzie niski, filigranowy, taki trochę speszony wobec kobiet, kochliwy, ale bardzo szlachetny. Longinus pod Pipiela. Ten będzie wielki, o gołębim sercu, za głowa będzie gruby i owialny. I on tak poznawał, że poznawał stwarzanie. Bóg stworzył, poznał tak słońce, Bóg poznał tak drzewa, Bóg poznał tak planety, Bóg poznał tak pierwiastki chemiczne. I teraz co się dzieje, kiedy Adam i Ewa zjedli ten owoc? Zaczynają stwarzać świat. Oczywiście nie w sensie dosłownym, bo żaden człowiek nie stworzy słońca, księżyca, układu planet, tylko zaczynają poznawać świat, że zaczynają go stwarzać w swojej głowie. Człowiek stwarza rzeczywistość od chwili. To jest fatalny skutek grzechu pierworodnego, że my nie odczytujemy świata, jaki on jest, tylko że my go stwarzamy. Człowiek, bo my patrzymy na świat sercem, nie oczami, sercem. Teraz będą parę przykładów. Jeden z najpiękniejszych, jaki widziałem na własne oczy, to jak byłem na przyjęciu. I gospodyni domu już na zakończenie obiadu podaje wszystkim filiżankę, kawę i herbatę. Podaje swojemu mężowi kawę, filiżankę, odwraca się z następną filiżanką i słyszy brzdęk szkła tłuczonego, odwraca się i widzi zbitą filiżankę, rozlaną kawę i mówi: ciamaj do jeden, nie dojdę, ty nawet filiżanki nie umiesz utrzymać. Znaczy, gdzie ja teraz znajdę w kompletu taką filiżankę? Jak ja ten obrus upiorę? Ona widzi to, co mówi. Zbita filiżanka, jest tragedia, jest źle, jest niedobrze. Mąż mówi: kochanie, ale to nie ja, to twoja mamusia. Mamusia? No i mamusiu, nic się nie stało. Kto tam używa 12 filiżanek, zawsze miał kłopot, to nawet dobrze, że się stłukła. A obrus się wybierze. W ułamku sekundy ta kobieta widzi coś innego. Żeby był przykład bliżej z waszego życia. Chłopak przychodzi na spotkanie z dziewczyną i trzyma piękną, czerwoną różę. Ona mówi: o Boże, jaka róża. On mówi: kochanie, poczekaj, nie wiem, się nią nie cieszę. Taka eteryczna, taka z innego wymiaru, śliczna. Długo ją wybierałeś? Kochanie, daj mi powiedzieć, to jest róża na pożegnanie. Co? Na pożegnanie? Weź sobie to zielsko. Weź to pastórstwo. Co ty myślisz, że nie byle kwiatuszkiem przekupisz, że ja cię będę do kola się rzucać? Ona w ułamku sekundy widzi coś innego. My stwarzamy się.
jesteśmy na AWF. 10 tysięcy ludzi ogląda mecz Legii z Wisłą. Dwóch zawodników biegnie, zderzyli się, przewrócili się. Legionista i Wisła. 5 tysięcy kibiców z Legii mówi, że to zrobił ten z Krakowa. Ten z Krakowa mówi, że ci z Krakowa, 5 tysięcy, mówili, że zrobił to z Legii. Są gotowi bić się na noże, są gotowi się bić do krwi. Oni 5 tysięcy widziało, że to skasował ten z Legii, 5 tysięcy widziało, że to skasował ten z Wisły. Człowiek stwarza, patrzy sercem. Sytuacje są poważniejsze. Kiedyś opowiadał mi taki katecheta z Zamościa, że prowadził lekcje religii w średniej szkole na temat aborcji i cała klasa była za aborcją. Praktycznie cała. On był zaskoczony, bo nie katolicy, nie Kościół, nie Polska. Cała klasa za aborcją, a główną taką ideolożką i zwolenniczką tej aborcji była dziewczyna, córka nauczycielki w tej samej szkole. Absolutnie, proszę pana, aborcja. A jeśli Bóg jest chory, jeśli badania prenatalne, to absolutnie aborcja. Proszę nie tłumaczyć, ja jestem mądra, mam już 19 czy 18 lat, proszę mnie tłumaczyć, ja wiem, ja widzę, jak się sprawia. I on widzi, że nic nie wspóra, więc ostatnią katechezę, zamiast prowadzić kolejną dyskusję na temat, czy aborcja tak, czy aborcja nie, zabrał całą klasę do sióstr franciszkanek misjonarek Maryi, które w Zamościu prowadzą dom dla upoświęconych dzieci. Ja nie pamiętam, czy dla chłopców, czy dla dziewcząt. A przyjmijmy to dla dziewcząt. Cała klasa przyszła, wyszła siostra dyrektor, mówi, drogie dzieci, droga młodzieży, tutaj dzieci się nie ogląda, to nie są ogród zoologiczny, przyszłyście, będziecie gośćmi naszych dzieci, dzieci już na was czekają, cieszą się, że młodzież do nich przyjdzie. No i kiedy młodzież weszła, te dzieci ze swoją dawna, najczęściej muminki, to jedna dziewczyna z tych muminków wystartowała od razu do tej głównej ideolożki zwolenniczki aborcji, złapała ją za rękę, przychyliła główkę, powiedziała, kochać mnie? Ale powiedz, czy kochać mnie? Ta zbladła. Chodź, pokażę ci moje rysunki, zrobiłam takiego ludzika ze słomy, chodź, pokażę ci. I tak ją za rękę prowadziła i trzymała. Pół godziny tam byli tylko. Jak wyszła, ta zwolenniczka aborcji zrobiła się zielona, fioletowa, niebieska, pomarańczowa, kropki i powiedziała, że ona już nie chce rozmawiać o żadnej aborcji. Wielu ludzi stworzyło sobie rzeczywistość. Jestem za eutanazją, jestem za aborcją, jestem za tym, bo widzę to na odległość i nie chcę. I moje serce wykreowało. Jeszcze jeden przykład, może wam bliższy. Przychodziła kiedyś do mnie taka dziewczyna spowiadać się tam o jej życiu. Miała rzeczywiście poważny kłopot, bo jej ojciec był alkoholikiem, takim agresywnym. I przychodziła do mnie, mówiła, przy mnie tam stary jest podły, to jest chama, ona używa jeszcze innych słów. Ja mówię, słuchaj, Aniu, no już nie mów tak na tego ojca, to jest jednak twój ojciec. Proszę księdza, co ojciec? Jaki ojciec? Że mnie spłodził, to jest ojciec? Ja na własne oczy widzę, jaki on jest. A potem się tak stało, że ten ojciec pił strasznie i dostał jakiś nowotwór śledziony czy wątroby, taki bardzo, bardzo bolesny. Każdy nowotwór jest bolesny, ale to już potworne mańka. Po pół roku ważył 30 kilo, leżał w łóżku, miał rurki z tlenem przyklejone plastrem do nosa. Kiedy ona była w szpitalu ojca, w ogóle nie wiedząc, jak z nim rozmawiać, on powiedział jej imię jako ostatnie słowo w swoim życiu. Powiedział Aniu i umarł. Przybił. Ona wyszła ze szpitala i mówi, ja nie wiem, ja już nic nie rozumiem. Nawet sama mi potem mówiła, że się zastanowiła nad swoimi słowami. Ja nie wiem, ja nic nie rozumiem. A na pogrzebie ojca podeszła do jego brata, czyli swojego wujka i mówi, wujku, przepraszam, zadam ci może dziwne pytanie. Jaki był tata? On mówi, tata jaki był? Tata był najlepszym lewoskrzydłowym w szkole. Tak zabijał, że nikt go nie mówił pisać. Wszystkie dziewczyny się w nim kochały. Tata był lewoskrzydłowym? Dziewczyny się w nim kochały? Tak, Aniu. Z tatą nie było zawsze tak, jak mama mówiła. Ona miała wyobrażenie swoje. Ona widziała na własne oczy. Ona nic nie widziała. My nie znamy przez to, że zjedliśmy, że nasi pradziadowie zjedli ten owoc poznania drzewa i zła, my mamy w tym udział w grzechu pierworodnym, bo niestety przechodzi to z pokolenia na pokolenie. My nie widzimy rzeczywistości, tylko ją kreujemy ciągle. I to jest niebezpieczne, to jest bardzo niebezpieczne. No patrzcie, jak się ludzie kłócą, czy za komuny było dobrze, czy źle. Bo już komuny, wielu z nas nie pamięta, jakbyśmy za komuny. Przyszła bajka, no za gierka wszystko za darmo, czyli Coca-Cola, Marlboro, tanie były to grosze, drudzy mówią za komunę. To było jedno wielkie więzienie. Jakie więzienie? O czym ty mówisz? Ludzie żyli w tym samym kraju. Niektórzy mówią, że był raj, a niektórzy, że więzienie. I tak można by tych przykładów mówić dużo. Teraz to jest Chrystus.